Nowy blok przy ulicy Łąkowej czeka na swoich lokatorów. W raciborskim Arboretum odbył się bieg tropem wilczym. Dzień dobry w poniedziałek, 16 sierpnia. Wspólnie zaczynamy nowy tydzień. Kamila Besz, zapraszam na wiadomości raciborskie. Komplet dokumentów, zestaw kluczy i puchaty biały ręcznik sygnowany literą R jako upominek na nowe lokum otrzymali przyszli lokatorzy nowo powstałego bloku przy ulicy Łąkowej w Raciborzu. Przeprowadzki zaczną się w ciągu miesiąca. Kolejne 48 mieszkań jest już gotowych. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze w poniedziałkowe przedpołudnie. Wśród szczęśliwców jest pan Michał z rodziną. Wniosek składaliśmy na początku tego roku i w tym roku rozpatrzono pozytywnie i dostaliśmy to mieszkanie. Czy państwo już byli w środku? Tak. Jakie to jest mieszkanie, gdyby państwo mogli opisać? Trzypokojowe. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka. Bardzo fajne w środku. Pogoda dopisała, więc przekazanie kluczy mogło się odbyć pod chmurką przy ulicy Łąkowej. Uczestniczyły w nim władze samorządowe. 48 mieszkań w tym bloku. W poprzednim, który był oddany w roku ubiegłym, też 48, razem 96 mieszkań. A tutaj na tym placu powstaną kolejne bloki w podobnej formule, tak aby kolejni mieszkańcy mogli się w Raciborzu osiedlić. Jak widać, przekrój wieku jest raczej stosunkowo niski wśród tych ludzi, którzy otrzymają dzisiaj klucze. Finansowanie tego jest stosunkowo korzystne. Teraz pokazuje się jeszcze lepsze możliwości. Tu finansowanie mamy gdzieś na poziomie 50%. Szczęśliwie przetarg był rozstrzygnięty na tak zwanym niskim poziomie, wtedy gdy wykonawcy oferowali niskie ceny, więc rzeczywiście była to opłacalna inwestycja i tu sprawiedliwość wymaga tego, aby podkreślić, że zostało to zapoczątkowane jeszcze za mojego poprzednika. W nowym trzypokojowym mieszkaniu zamieszka też na dniach pani Marzena z córkami. Czekaliśmy około 3 lata, także to nie jest długo i bardzo się cieszymy, że udało nam się takie mieszkanie właśnie dostać, także naprawdę super. Byłyście już w środku, widziałyście? Tak, ja osobiście byłam, oglądałam mieszkanie, jest bardzo ładne, wyremontowane, naprawdę na dobrym poziomie, super. Jak masz na imię? Paulina. Paulina, masz już wybrany pokój? Tak. Czy już wiesz, jak sobie urządzisz ten swój pokój, co tam będzie się znajdowało? Mhm. Opowiedz. No, mniej więcej bym chciała mieć biurko przy oknie i łóżko koło właśnie biurka i jeszcze mieć tam swój komputer i właśnie tam będę miała taki fajny też fotel i no będę miała też dużo obrazków na pewno. Co jeszcze jest w stanie przekonać młodych ludzi do osiedlenia się w nowym raciborskim budownictwie? Zjeżdżalnia, huśtawka. No i też siłownia. No i no myślę, że będzie bardzo fajnie. Też mój kolega pewnie jak będzie tutaj przychodził, to na pewno się będziemy razem tutaj bawić. Chciałam tylko podziękować naprawdę, że udało nam się to mieszkanie dostać i no mam nadzieję, że nam się będzie dobrze mieszkać. No i wszystkim innym ludziom, którzy udało mi się dostać to mieszkanie tutaj. To już drugi blok przy Łąkowej, w którym powstało 48 mieszkań, po 12 w każdej klatce. Dodatkowo w każdej z nich na poziomie parteru zaprojektowano jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Każde z mieszkań posiada balkon i piwnicę. W planach jest budowa kolejnego takiego budynku, również przy ulicy Łąkowej. Nie w marcu, ale z powodu pandemii w sierpniu, a dokładniej w niedzielne Święto Wojska Polskiego, wystartował w raciborskim Arboretum Bramy Morawskiej bieg tropem wilczym. Na starcie zameldowała się prawie setka zawodników. 8 minut 40 sekund i było to niespełna 2 kilometry, czyli 1963 metry dokładnie. Wow. Powiedz, czy ty wiesz, kim byli żołnierze wyklęci? Szczerze mówiąc, nigdy nie zagłębiałam się w ich historię, ale dzięki temu, że zaczęłam biegać w biegach ulicznych, o wiele chętniej zainteresowałam się między innymi też tym tematem. Tak samo jak Świętem Niepodległości, gdy miałam okazję biegać podczas stulecia niepodległości i tak samo właśnie w biegu
ku pamięci żołnierzy wyklętych. Dlaczego biegł pan dzisiaj tutaj w tym biegu tropem wilczym? Dla dzieciaków też po części, żeby wspólnie spędzić trochę czasu i upamiętnić ten szczególny dzień. A ten aspekt historyczny, właśnie żołnierze wyklęci? Dokładnie dlatego. Dlatego biegłem. Dlatego też zaprosiłem dzieciaki ze sobą, nie? Żeby widziały, co jest ważne w życiu. Jest duma z pierwszego miejsca? Oczywiście. I to wielka. Dlaczego wziął pan udział w ogóle w tym dzisiejszym biegu? Czy ogólnie rzecz biorąc, zapisałem się, bo lubię biegać, to jest raz. A dwa, przede wszystkim chciałem dzieciakom pokazać, jak to jest na takich zawodach, jak się biega z innymi. No i żeby też uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Sygnał do startu dali prezydent Raciborza Dariusz Polowy, pomysłodawca raciborskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także senator Ewa Gawenda. Żołnierze niezłomni, żołnierze, którzy niesamowicie kochali nasz kraj i nie mogli się pogodzić z tym, że on zostaje oddany w inne ręce. Dlatego do samego końca, nie dając się złamać, walczyli i stali na swoim posterunku. Pamiętam, gdy to święto się pojawiło, gdy pomyślałem, że coś trzeba zrobić. Na początku było to wywieszenie flagi, potem banera, a potem w końcu doprowadziłem do tego, że po Placu Długosza jeździł czołg. A dlaczego? Dlatego, żeby w sposób niebanalny pokazać historię tych ludzi i też niejako spłacić jakiś tam dług, który wobec nich wszyscy mamy i po prostu do tego długu się poczuwam. No, tak uważam, że co jak co, ale przynajmniej wyraz pamięci jesteśmy im winni. I teraz okazuje się, że także w Raciborzu żołnierze wyklęci spoczywali. Tak. Wtedy pamiętam, że była też takie głosy słyszałem, że a gdzie tam Racibórz, gdzie tam żołnierze wyklęci, to przecież nie te tereny. A okazuje się, że losy rzucały także ich tutaj, a często nie tylko, aby się ukryć na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych, ale po prostu trafiali do katowni, gdzie byli zabijani i swoją krwią uświęcili raciborską ziemię. W tym roku na przełomie czerwca i lipca na raciborskim cmentarzu Jeruzalem Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadziło drugi etap pracy, których celem było odnalezienie szczątków ofiar komunizmu straconych i zmarłych w raciborskim więzieniu w latach 1947-52. Odnaleziono szczątki 6 osób. Analiza antropologiczna wykazała, że mogą być to straceni i zmarli w raciborskim więzieniu poszukiwani. Te zdecydowanie skłaniające do refleksji odkrycia nadal niedzielnemu biegowi szczególny charakter. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Widzimy się ponownie jutro. Do zobaczenia.